Czujesz się nieco lepiej, Maciek Kundel? Chciałem przyjść do ciebie wcześniej, ale myślałem, że mógłbyś, miałbyś już... byłbyś chory tym, że wszyscy pytają się, czy jesteś chory. Wszystko w porządku, dzięki. Dobrze słyszeć, proszę, trzymaj się. A psik. Dobra, idę spać. To ta rozmowa tak mnie wyczerpała, że... Tak, łóżko jest moim jedynym przyjacielem w tym momencie. Dzień dobry. Czuć, że dużo czasu przeszło po tym tajfunie, czyż nie? Mam nadzieję, że walka zakończy się przed zimą. To wie. To prawda. I to wszystko? Osiet. Stres, tak, tak. Nieważne. A, dobra. Stay awake. Nieważne. Moje akademiksy wzrosły. Znowu? Dobra, wszyscy cicho. Nie będzie żadnych klas po południu. Tak, nie można, tak, tak. O nie. Ja będę. Kurde, będziemy czyścić po tym szkolnym festiwalu. Czy to? O chwila. Science Room. Czyścisz z Kazushim, Yukari i Kenjim. Ale dalej, śpieszmy się, pośpieszmy się i zakończmy już to. Ta. Ta. No. Ej, to jest display klubu fotografii. Ciekawe, czy tam jest Max Caulfield. Czy te zdjęcia nie są z jakiegoś wielkiego konkursu? Spójrz, Maciek, ty na nim jesteś. A, czy ten koleś, który jest pierwszy, nie wygląda dość mrocznie? Wygląda jakby był jakimś złym suntanem czy coś, nie wiem co to kurde jest. To jest Mamoru, jest bardzo silny. Mimo tego, że pokonałem go raz. Chłopie, myślę, że już jesteś bardzo dobry w konkursie pocenia się. Nigdy nie widziałem cię w szkolnym uniformie wcześniej. Myślę, że dresy są o wiele lepsze do takich rzeczy, ale jednak wciąż. Hej, możecie sobie gadać ile chcecie, ale pracujcie kiedy gadacie. W ten sposób będziemy tutaj cały dzień. Pewnie. O, przepraszam. Hej, nie jesteś jakby... O co ci chodzi? Przyniosłem rzeczy. Wyciągacz gwoździ, taśma i... jako... A jeżeli chodzi o wiertło, to ja mam jedno wbudowane. O, dzięki. Czekaj, o co chodzi? Czy zapomniałeś tej folii bąbelkowej? No, widziałem. No, nieźle, Kenji. Idź po nie. Wiesz, gdzie oni chowają wszystkie rzeczy, czyż nie? No tak, ale to ty to wszystko zapomniałeś. No, jesteś pewien? Naprawdę nie chcesz iść? To miejsce jest jak po prostu jak niebo, wiesz o tym? Fajne dziewczyny, które są w twoim typie. Czekaj, czy naprawdę? To mówisz naprawdę? Zaraz przyjdę, ludzie. Tak, jakbym niby miał na to... Tak, jakbym niby miał wpaść tą pułapkę, durniu. Jakim kurde schowku są gorące dziewczyny? Myślę, że chyba prosiłam was, żebyście się pośpieszyli, żebyśmy mogli pójść do domu. Ach, przepraszam, Yucatancerka. Wygląda jak naprawdę wkurzony samuraj. Słyszałam to! A jesteś głupi czy coś? No w końcu on się nazywa Stupej z Jebori, więc... No właśnie! Deja vu! No cóż, no dobra, pójdę do składu później. Ale tak, to naprawdę szkoda, że festiwal szkolny został anulowany. Miało być tyle fajnych wydarzeń i naprawdę nie mogłem się tego doczekać.
jak ten show komediowy. Powiedzieli, że to miało być dla każdego, więc planowałem go wypróbować. O, naprawdę? Z kim? Z tobą! Cholera. Czekaj chwilę. Chcesz mnie wpuścić do takich poważnych planów? To chłopie, to był tylko żart. Chciałem pójść z Kazushim. To ja? Pewnie, że kurde nie. Ach, ludzie, jesteście naprawdę okropni. Czy nie możecie naprawdę nie łapiecie tych moich kawałów takich zarąbistych i śmiesznych? Maciek. No dawaj. No to jest, to się nazywa duch. Chcesz spróbować tego tutaj w ten sposób? Tutaj przed wszystkimi? Nie martw się, będziemy śmiać się z ciebie, nie z tobą. Tak, wszyscy się zebrali. Ahem, ahem. Cześć tutaj wszyscy. Jesteśmy bardzo sławnym duem komediowym. Kenji, Tomosika. A duo z jednego. Ej, nieźle nam idzie. Kurde, czy oni naprawdę laugh tracka tutaj dali? A jak nie mogę się doczekać na prawdziwy szkolny festiwal. Już koniec, idioto! Co, już się poddajesz? Czy będziesz spał 360 więcej razy? Jak to mówią... Te, kto wcześniej wstaje, temu Pan Bóg daje. Ale ja kurde jestem... Ale ja kurde jestem ateistą! Proszę bardzo, to ten taki gag kończy się z wielką notą. Czy jesteś... czy jesteś być może... czy znasz może jakiegoś... chairmana, którego mógłbym wspomnieć? A jeżeli mówimy o kawałach, to jest całkiem niezły. Co to? Ten klucz nie działa. Wyrzuć go. To nie pasuje, to po prostu znaczy, że to nie jest dobre, nie są dobre drzwi, nie? Jeżeli go wyrzucisz, ktoś będzie mógł je otworzyć. Niekoniecznie w rezydentach, jak otworzysz drzwi, to zawsze możesz wyrzucić klucz, ale chwila, te drzwi przecież są zamknięte, więc hej. Czekaj chwilę, to nie jest nawet już żart. Będziesz musiał oddać swój Gekudan ID, jeżeli będziesz zachowywał się w ten sposób. Przewodniczący cię wykopie. Cóż, myślę, że poszło całkiem nieźle. Jako, że nie musieliśmy wcale powtarzać. Ach, co to za strata. Ale wszyscy się śmiali, to jest najciekawsze, najważniejsze. Hej, wiesz czym jeszcze jest... Wiesz czego jeszcze naprawdę szkoduje? Nigdy nie mogliśmy zobaczyć Yukari Sandawa w jej stroju. Kurde, nie pielęgniarki, pokojówki. Zawsze mi się myli. Ha? Więc słowo o tym wyszło. Jestem naprawdę... jestem szczęśliwa, że to nigdy się nie wydarzyło. Ale jestem pewien, że dużo ludzi było rozczarowanych, czyż nie, Kazushi? A, naprawdę? Czekaj, czym jest pokojówka? Ach, czysta dusza. O, czy coś takiego. To jest coś, o czym ludzie jak Junpei śnią. Junpei. Czekaj chwilę. Czemu się tak na mnie patrzysz? Zachowujesz się, jakbym zrobił coś nie tak. Junpei Sandał. Chyba sobie jaja robicie. Ty też, Aegis? Ciekawe, jakby było... Jakby ta cała komedia z Aegis wyglądała. Byłoby pewnie całkiem sztywno. Ha, 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 ha. Po szkole. O, już to wszystko? Siema. To był bardzo duży tajfun. Spodziewałem się, że szkoła będzie miała jakieś obrażenia. Będzie miało mniejsze HP. Mimo tego pomyliłam się. Musi być zbudowana z bardzo mocnych materiałów. Dobra. Z kim by tu... Czy ktoś... A kurde, Yuko nie ma, cholera jasna. Tu? Kurde, zamknięte. Co ja mogę teraz zrobić? A, ty, kurde, jeszcze nawet do mnie nie przyszedłeś? Ja pierdziele. Jesteście do niczego, ludzie.
W sumie... Z kim by można było jeszcze pogadać? Status. Nie, stój. Social link. Kurde. Z Yuko mógłbym. Na 100% dostałbym level z nią. Dobra, idźmy do tego pudła całego, gdzie ono jest. Tutaj. Siema. Dawno żeśmy nie gadali, tak. Niech będzie... Baby. Coś się stało złego, wiem. Idziemy dziś do Tartarusa. Nie, kurde, jestem zmęczony. Te zagubieni wzrastają, a ja chcę być mocniejszy. Więc jeżeli pójdziesz, proszę, weź mnie. Niech zgadnę, ty czujesz się świetnie. Kurde, co za strata. Czemu nie możecie czuć się zajebiście zaraz przed pełnią księżyca? Ale nie, oczywiście, że nie będziecie, bo jesteście okropni. Ta, idę spać. Fuck y'all. No i całe szczęście. Słyszysz konwersację, ponieważ kurde, po raz enty jesteś gumowym uchem. Te incydenty z tymi omdlałymi ludźmi. Czy to ja, czy stają się coraz to gorsze? Nie, to tylko ty. One na pewno, jest ich coraz więcej. To też o tym gadają cały czas w wiadomościach. Ta cała rzecz po prostu powoduje, że czuję się niekomfortowo. Co jeżeli to się dzieje w całym świecie? Hej, nie mów takich rzeczy! Kurde, viral outbreak z Raccoon City, baby? Albo Hideyoshi. O, zajebiście! Tak. Tak, 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 tak. Dziękuję bardzo. I? O, siema. Pewnie, zarąbiście. Już dwa levele będą na 100%. Jeszcze baby niech przyjdzie. Kurde! Rozczarowałeś mnie. Kso. Jamę te. O, jest baby. Ale boję się, że z tobą nie wzmocni mi się social link, więc spadaj. Idźmy dzisiaj tutaj. Student Council. Kancelaria szkolna. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Już? Hideyoshi, coś do ciebie szepcze. Maciek Kundel chce z tobą pogadać po spotkaniu. Pewnie. Rekutan High School Rooftop. Wybacz, że ciebie tu zaciągnąłem, ale muszę ci coś powiedzieć. Po tym, jak połykam rzeczy, mogę znosić jajka. Ten incydent z papierosem będzie... No, nie będziemy już się tym zajmować. Mówią, że to moja wina, że zadaję tyle pytań. Ups, sorry. Chciałem być prezydentem Rady Uczniowskiej w następnym roku. I PE? Nauczycielem WF. A, i nauczyciel WF zgodził się na moją kandydaturę. Ale straciłem jakąkolwiek szansę, żeby dojść do tego golu, kiedy się z nim nie zgodziłem. Rada Uczniowska także jest na mnie wkurzona. Gadałem o zasadach i o sprawiedliwości, ale tak naprawdę udowodniłem tylko, że byłem zdesperowany, żeby mieć moc. Nie obwiniaj się. Teraz wiem, dlaczego prezydent zapytała cię o dołączenie do gabinetu do Rady Uczniowskiej. To nie są puste słowa. To nie są tylko i wyłącznie puste słowa albo sympatia. Naprawdę chodzi ci o to, co ty mówisz. Hell yeah. System działa tylko i wyłącznie, kiedy masz zaufanie ludzi. A zaufanie nie jest czymś, co możesz narzucić komuś innemu.
To jest prawda. Kiedy nauczyciel WF-u zasugerował mi, że ty mógłbyś być podejrzanym, poczułem, jakbyś był styranizowany przez ignoranta, który ma więcej mocy niż ja. Powiedzmy ignorant, bo nie wiem, co to ignoramus jest. Poczułem, jakby prawda została nagięta i i mógłbym stracić przyjaciela przez to. Jeżeli byś tutaj nie był, Maciek Kundel, to mógłbym po prostu przesadzić. Dziękuję. Hell yeah! No ale no, cieszę się, że zrozumiał, że zaufanie nie jest czymś, co możesz komuś narzucić. Tak przy okazji wiem, że dziś trochę się plączę, ale wyszedłem trochę z wprawy z tłumaczeniem, tak. W sumie nigdy nie byłem we wprawie w tłumaczeniu tak na chłopski rozum angielszczyzny, ale hej. Ściemnia się. Nie mów nikomu to, co ci przed chwilą powiedziałem. Wiem, że to nie jest zgodne z moim charakterem, ale jestem pewien, że wszyscy po prostu by ze mnie drwili. Pamiętaj, mam nadzieję, że zachowasz to w sekrecie. Pewnie, że zachowam. Siema! Następna pełnia księżyca jest bardzo blisko. A skoro Chidori czuje się coraz lepiej, to myślę, że znowu będę mógł zacząć trenować. No oprócz tego ci całe dziwaki apatii są, znowu się wszędzie pokazują. Jesteś okropny, Junpei. A co jeżeli ten taki dziwak ma na imię Franek? Albo Bartłomiej. Co byś wtedy, kurde, poczuł? Okej. Saturday. O Jezu Chryste. O nie. Pietrogolas? Pietrogolanizm. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. 10. Tak, tetrakaktus. Tak. 1A, 2B i tak dalej. 14N. 1,9. Co ty kurde pierdzielisz? Czy mogę już... A? Święte... Tetraktys. Jest! Słuchałem! Spadaj. Tak to się, kurde, hakuje rzeczywistość i słucha się na lekcji. O, siema. Z tobą jeszcze nie gadałem. Hej, Maciek Kundel. Czy masz jakieś plany na później? A, nie mam. Let's go. Będziemy trenować te małe smarkacze. Tak. Skoro możecie tutaj trenować tylko przez chwilę, musicie... ćwiczyć sami, jeżeli chcecie wygrać. Powtarzajcie po mnie. Mogę wygrać! Mogę wygrać! Nie poddawajcie się dla strachu. Tak. Poszli do domu. Te dzieci za niedługo zmienią szóstoklasistów. Tak, teraz oni będą tyranami w podstawówce. Zwycięzca będzie mógł używać placu zabaw. Zapytali mnie, żeby napisać formalne wyzwanie dla nich, ale trochę się martwię. To nie chodzi o wyścig, ale o moje literowanie, bluzch. Więc jaka jest twoja opinia? Różnica wieku naprawdę się liczy, jeżeli są tak młodzi jak oni. Czy myślisz, że dadzą radę pokonać tych sześcioklasistów? Jak? Pewnie, że tak, przecież trenujemy. Miejmy nadzieję... No, mam nadzieję, że im się uda. Let's hope for the best. To właśnie. Trener powinien wierzyć w ich drużynę.
dali z siebie wszystko. Nic im nie będzie, czyż nie? W końcu uczyli się od nas. Tak jest! 6. level. Tak jest. Powinnam zapytać siebie, żebyś napisał te wyzwanie. Moje nie brzmi zbyt impresywnie. Byłabym bardzo zawstydzona, gdyby ci sześcioklasiści się z tego śmiali. No to po prostu pisać kurde parę kurw, pist z kurwy synów i zajebiście będzie. Ej małe chuje, oto wyzwanie dla was. Czy tam pokonajcie naszą zarąbistą drużynę małych robokopów. Nie macie z nimi szans. A propos szans, idę kurde spać. Właśnie, 1 października. Muszę pamiętać. Bring me oil. 1.10. Za 4 dni. Kurde, tak zaabsorbowany byłem przez te socjalinki, że zapomniałem. Hell yeah. Niech nikt nie dzwoni. Cholera! I kto to? O, siema. Pewnie. Nie mam nic do roboty dzisiaj. Chcesz coś ze mną porobić? Pewnie. Chyba z nim, on do mnie nie przyszedł na przerwie, więc tak. Czemu nie? Mimo tego, że wolałbym tam zamówić coś w telezakupach mango, ale... Tak. Jest bardzo fajnie ta nosi. Tak, wygląda na to, że Bejwe bardzo lubi automaty. Chodź w Tekena zagramy. Ale coś jest nie tak. Gdzie są tradycjonalne zabawy? Wygląda na to, że Bejwe jest rozczarowany, a Teken jest tradycjonalny. Latawce albo bączki? Czyli co, Beyblady, tak? Czy już nikt się nimi nie bawi? Tak, w nowym roku. Czy to naprawdę tak? W takim razie to przegapiłem. Ale przynajmniej coś nauczyłem się nowego o Japonii. Hell yeah. Zarąbiście. Ale levela nie dostanę, oczywiście. Oczywiście, że nie. Welcome back. Nie, zaraz, to... Nie. Welcome back, to mówi ktoś? Jak do drugiej osoby, jak wróci. A ja w takim razie nie mogę powiedzieć welcome back, ponieważ ja jestem tą osobą, która wróciła. To nic. Ale ten też, jak przychodziłem tą grę teraz na siłę tego save'a, żeby dojść aż tutaj, to dość szybko te socjalinki mi wpadały, szczerze powiem. Na wakacje miałem tylko i wyłącznie maje do smaksowania i zmaksowałem ją na wakacje. I teraz pedofil mnie zaatakuje. Good evening. Nie strasz mnie. I'm sure I don't have to tell you this, but there's only one more week until the full moon. Wiem. I hope nothing serious happens. To by były spoilery, ale ci nie powiem. Who knows what the future will bring. Ja wiem, co przyniesie. So be careful. Nie mów tym tonem do mnie. Remember, I'm always watching you. I to właśnie mnie najbardziej przeraża. We'll meet again. Okej. Tylko nie strasz mnie. Bo naślę na ciebie pedobera. Kurde, ja bym tylko podsłuchiwał rozmowy innych uczniów. Z drugiej strony to pewnie oni tak wrzeszczą na cały regulator, że nie sposób ich nie słyszeć. Ostatnia osoba, która zemdlała, była przy moim była w moim sąsiedztwie. Też było ich kilka w moim sąsiedztwie. Jestem przerażony. Powiedzieli w telewizji, że to nie jest zaraźliwe, ale czuję, że to jest znak końca świata. Co? Nie mów tak! Człowieku, gdybyś ty tylko kurde wiedział. O nie! Nie, tylko nie matematyka!
8, 9, 2, nie, stay awake. I jo. Kurde, baby, jestem rozczarowany twoim zachowaniem. I czemu, kurde, jak wchodzę w te, loading screeny, to mi gra lekko laguje. O, w ten sposób. Ech, no niestety. Próbowałem z tym coś zrobić, ale nie dało rady, tak więc... Dziś, kurde, chciałem do staruszków iść dziś poniedziałek. Zamknięte. Na Ganaki Shrine. Pomyślę o Hideyoshim, ponieważ chcę ten, kurde, dostać max social link z nim. Tak, dobrze chyba wybrałem, nie? Tak jest. Będziesz miał w porządku szczęście. Tak, i pieniądze, i 1000 jenów znalazłem, i czuję się zajebiście. Nigdy, żadna ciężarówka mnie nie przejechała i nikt mnie nie zabił, ponieważ wygląda na to, że ta... że te przypowiadanie przyszłości się sprawdza. Jeszcze jeden ten... tydzień. Jest... nieważne. Save. I don't give a shit. Tak jest, chodźmy. Kurde, będę musiał coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że nie denerwuje was to lagowanie. Nie, trochę tak. Ale całe szczęście to tylko podczas wczytywania. Już? No i kurde, nikt nie przylasł! Wejbę, kurde! Czemu na przerwie ze mną nie pogadasz? Ja pierdziu. Jesteście okropni. Wszyscy, wszyscy! Dobra, idźmy do staruszków. Mam nadzieję, że to nie będzie zmarnowane popołudnie. Muszę też pamiętać... Wrzesień ma 30 dni, tak? To jutro, pojutrze. Tak, tak, o Moikane, potwór spaghetti. Ach, Maciek Chan, witaj. Sob. Znowu płaczę. Dlaczego płaczesz? Nie martw się. Płaczę, ponieważ jest szczęśliwa. Czyli z drzewem wszystko załatwione? Zawsze płaczę, kiedy jest szczęśliwa. I na przykład wtedy, kiedyśmy się spotkali po raz pierwszy. Bunkichi wygląda na podekscytowanego. Wszyscy uczniowie z ostatniej klasy mojego syna chyba wiem, o co chodzi. Oni się się skupili przy tym drzewie i nie pozwolili, żeby zostało ścięte. A nie, to też może być. Zbierają podpisy, żeby uratować drzewo. Mówią, że drzewo jest wspomnieniem po ich byłym nauczycielu. Nie chcą, żeby zostało ścięte. To świetnie! Wiele z nich przyszło na pogrzeb naszego syna. Było tak dawno, ale wciąż go pamiętają. Dali nam ich czas i dla naszego syna. Nie wiem, co mam powiedzieć. Czy ty byłeś tym, który ich wszystkich wezwał? A? Nie musisz być, jak to się nazywa, kurde, modest. Cholera, chwila. Moment. Kurde, odblokuj się. Wiem, co to znaczy, ale po polsku, kurde, modest. Skromny. Nie musisz być skromny, Maciek-chan. Wygląda na to, że Bunkichi jest szczęśliwy. Jesteś hopem, Maciek-chan. Nieprawdopodobne. Ale ja niczego nie zrobiłem. Ale ja niczego nie zrobiłem. Ja nie chcę, żeby oni żyli w kłamstwie. Ale rank 7. Ściemnia się. Nie zapominaj o nas nawet po tym, jak skończysz szkołę i staniesz się dorosły.
Kiedyś chciałbym z tobą wypić. Ale poczekajmy, póki to nie stanie się legalne. Już kurde jestem legalnym. Nie, jestem w legalnym wieku. Hi, how is your day? Maciek-kun, czy byłeś w stanie zobaczyć, dlaczego maszyna w pokoju w tym command roomie nie działa? Mitsuru powiedziała, że spojrzy na to, ale nie mam nie. Mitsuru poprosiła mnie, żebym do tego zajrzała, ale nie mam pojęcia, co jest z nią nie tak. Wygląda na to, że rozpierdziela się raz na miesiąc. A nie martw się, to nie ma wpływu na nasze misje ani nic. Całe szczęście, to pewnie oznacza, że jest nowe nagranie. Moment. Tutaj. Ujawnijcie mi wasze sekrety. Jest nowe nagranie. Kto teraz będzie jego głównym bohaterem? Jestem taki wścibski. Ja!